No więc cześć, witajcie. Ja jestem Simon. Dzisiaj zobaczymy bitwę kolegi FS895 na czołgu S100. Cześć. I okej, co tu się dzieje? Ja oglądam tą bitwę pierwszy raz, także nie do końca wiem, co się będzie działo, ale wynik mi się bardzo podoba. Jest mapa urwisko. No i tu widzę, jedziesz tam na kampę dla heavików, tak? Tak, zawsze na banana jadę, medami zwykle na środek, ale heavikami właśnie na banana zwykle. I tutaj widzę, no, dosyć fajny team, prawie same dziesiątki. A nie, jednak nie prawie same dziesiątki. Ale losowanie tak fajnie było. No tak, tak. No w sumie dychom losowanie maksymalnie cię na dychy może rzucić. Na dwunastki nie trafisz, nie? No. No chyba, że z naszego klanu. Taki suchar popołudniowy. Okej, okay. I teraz może trochę byś opowiedział o tym czołgu, bo ja jeszcze esetom nie jeździłem, nie jestem w stanie nic powiedzieć na jej temat. No, co jak widać, to nie jest wolny, bo 20 km pod górkę jechał prawie. Działo ma małą penetrację bardzo, to jest czołg do Golda, bo to 236. Tak, słyszałem właśnie, że nikt nie jeździł esetką, dopóki nie wprowadzili Golda za srebro, nie? No ja tam Goldem, znaczy strzelam rzadko bardzo, zwykle strzelam normalnymi pestkami. Goldem, Golda ładuję tylko wtedy, jak na przykład jest koniec bitwy i trzeba... Trzeba jakiś pewny strzał, nie? Żeby oddać. No, nie, tu masz już, rozumiem, załogę stuprocentową z iloma tak. Perkami? Słuchaj, tu nie pamiętam, ile jeszcze miałem, ale jeden perk był na pewno. Aha. No, czyli pierwszy perk, jaki byś polecał tutaj, chyba naprawa i żarówa, tak? Na dowódcy. Tak, na pewno. Czyli standardowe piki dla heavików. No i okej, tu widzę, nie do końca wyjeżdżasz tak jak ten. No na pewno, nie chciałem tu wyjechać na obiekta. Aha, bo tu obiekt gdzieś stoi, tak? No na pewno, on a, jest Eseta i Tygrys drugi. Ogólnie widzę, teraz Esetom w 8-8 zaczęło troszkę więcej osób jeździć, bo mnie na przykład M103 też dużo częściej rzuca na dziesiątki i właśnie często widzę te Esety. Coś już postarczyłem, bo dwie Esety zobaczyłem. No ale widzę albo dingi, albo wchodzi za zero w gąski. No i pierwsza pestka przyjęta, ale ty już też oddałeś jeden strzał w Tygrysa drugiego. I zbiłeś gąskę esecie drugim strzałem. Właśnie, jeszcze możesz powiedzieć, jaką tu amunicję wozisz, bo ja tej amunicji niestety nie widzę. Boże tak, 15 gradowych pestek, chyba 10 burzących, a wszystkie pozostałe to są normalne. Aha. No, czyli praktycznie troszkę jak na CW byś woził. No. No i co tu się dzieje? Troszkę sobie tak ustawię. Kamerę, o. No i druga pestka weszła w esetę. Tutaj ta eseta już ponad pół hapa nie ma. No, czyli widać standardowa bitwa heavikami, kątowanie. Nie wiem właśnie, jak on bit zrobił, bo pod tym kątem. On tu widzę, trafił ci chyba pod jarzmo. No. No, tam mógł przebić z Golda. Właśnie na tych bitwach nie słychać, czy ludzie ładują Golda, czy nie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w nowym na przykład... To znaczy, w patchu 8.8 już było słychać taki charakterystyczny syk. No. Bardzo fajnie, że to dodali. No dobra, kolejny strzał w esetę za 800. W ogóle, jaki maksymalny jest damage tutaj z tego działa na esecie? Na esecie można walnąć za 916 max. Aha, no i dobrze. Tu chyba burzaka załadowałeś. No to już się przestraszyłem chyba albo od tego momentu, albo zaraz, będę ładował już złoty cały czas. No niestety ja tego nie widzę. O, teraz było słychać, że dostałeś pestkę złoto. Ja tu się właśnie przestraszyłem, bo już ktoś tu wjeżdżają, ale tu jest setowy stem, mam mało HP. No tak, tak. No ale widzę, już dwa fragi są. I 4000 damage'a ponad. Ding od M103. Kolejna eseta.
No i właśnie w takich bitwach zwykle, jak przegrywasz od 3 do 7, to już jest przegrana zasadnicza. No tak, ja już widzę, oni tam przeciwna drużyna już wygrywa drugą stronę. A ty widzę, chyba też to zauważyłeś i zaczynasz się cofać. Już dwa ogrycki, ja zresztą nie, ona zaraz padnie. No tak, no tu za dużo już nie miała do powiedzenia ta nasza eseta, to znaczy ta wasza eseta. Ja też za dużo HP nie mam, a tam jeszcze jest eseta jedna trójka. Mhm, ale ten czołg chyba bardzo dużo damage'a potrafi przyjąć ogólnie, jeżeli chodzi o dingi. Tu pewnie stalową ścianę nabiłeś w tej bitwie. No, i ty miał parę. O, proszę bardzo, podpalenie. I kolejna eseta. No 540 damage'a na samym podpaleniu zrobić, nie jest aż tak łatwo chyba. Nie wiem, jak można nie wozić gaśnicy na takich czołgach S100. Tak, tak. Ja od piątek zawsze na przykład wożę już moduły. To znaczy moduły. Dodatki te. Gaśnice, skrzynkę. To znaczy nie skrzynkę, tylko naprawiaczkę i apteczkę. No i tu widać M103 i E75 zostało. Na pół kapa. Tak, tak. Ale tu M103 dostaje chyba od T69. No jest już 7 do 10, także wynik nieciekawy. U nich druga strona już praktycznie jest pod naszą bazą. Tam już nikogo nie ma. Ale widzę, ty się jeszcze nie cofasz. Jeszcze starasz się tutaj M103 i E75 chyba dobić, tak? No. Bo jak ja bym się teraz cofnął, to ktoś się by rozwali te 69 i by nam na tyłki wjechali tutaj. Tu praktycznie obiekt 268 zagrał bardzo dobrze i zaczął niszczyć plecy od drugiej strony, tam T54 właśnie teraz zniszczył. A ty czwarty frag na M103 było na końcówce hapa. Na szczęście ten M75 miał w taką wolówkę. Właśnie teraz widzę. No i dobra, kolejny strzał w E75. Już masz prawie 8000 damage'a. Nie wiem, jak to się prezentuje w wynikach esety, ale chyba bardzo wysoko już, co? No, przeważnie, to się robi 5000 w stopniu na minutę. Szczerze, ja jeszcze bitwy z takim damage'em chyba nie widziałem na powtórce. No chyba, że gdzieś tam u Faji, ale to... jak wiadomo, Faja nagrywa dużo lepsze bitwy. I z tego miejsca chciałbym go też pozdrowić serdecznie. Tam na początku mi troszkę pomógł. No widać, wasza baza już jest kapowana. I za dużo już no nie możesz tutaj zrobić. E75 przestało się świecić. A ty bardzo ryzykownie, bo odwracasz się do niego dupką. Słuchaj, ja tu wiedziałem, że jak koleś jest, nie jest za bardzo ogarnięty, a widział, że ja do niego wyjeżdżam, to wiedziałem, że mogę sobie zawrócić, bo koleś pojedzie przez D5 na środek. I on chyba nie macie jeszcze na strzał. No na 3 na pewno. No właśnie, więc tą jedną pestkę mógłbyś przyjąć jeszcze. O i właśnie, tak jak mówiłeś, E75 pojechało środkiem teraz. No i w sumie jeszcze na czterech zostaliście, ale bitwa jest jeszcze do odratowania. Bo było już 10 do 7, teraz jest 12 do 11, także nieduża przewaga. Zostaliśmy dwóch na czterech, bo ten centurion był na awku. Aha, a tu w ogóle widzę, że już i trzeci, i E75 było na strzał, więc raczej w tym momencie już wiedziałeś, że bitwa będzie wygrana. No i teraz już na 100%. Tak, tak, a ogólnie kiedy już się spodziewałeś, że zrobisz bardzo ładny wynik? Jak rozwaliłem M103 na bananie. Aha. Czyli to był twój trzeci lub czwarty frag, tak? Czwarty. Ale praktycznie do samego końca nie było wiadomo, czy bitwa będzie wygrana. No bo tutaj ten kap, to znaczy no teraz już wiadomo, ale ten kap no mógł zostać przejęty. Chociaż istrzy tam już jest dla ciebie na strzał. Mhm.
Chociaż jakby Arta, jak jechałem teraz na bazę, jakby Arta nie trafiła, to... No to by byłoby po tobie. Ale... No. Didi. Tylko, że nie byłoby specjalisty. Tak. Didi, ty wolisz jeździć przełęcz czy murowankę? Słuchaj, przełęcz czy murowanka? Chyba murowanka. No dobra, i tu już widać. I trzeci się jeszcze próbuje skampić. Gdzieś tutaj spróbować przejąć, ale no to już za dużo szans nie ma. Cześć, Odolan, tak przy okazji. Właśnie nagrywamy bitwę. Aha, sorry, chłopaki. Nie, okej, nie ma problemu. A, dobra, nie wychodzę. No. No i praktycznie tu... Ist trzeci prawie ją skapował. No. No i... Proszę bardzo, szósty frag, czyli specjalista. I GG. Więc tak. Mała informacja. Naszemu głównemu klanowi udało się wbić na mapę. Dobrze mówię, Filip? Tak. Mnie niestety wczoraj nie było, nie słyszałem o tym, dopiero dzisiaj się dowiedziałem. Po drugie, jeżeli macie jakieś bitwy, które uważacie za dobre i chcielibyście je pokazać u mnie, to z wielką chęcią przyjmę takie bitwy. Oczywiście wtedy podsyłajcie do mnie linki na Facebooku lub na YouTubie. No i to by było na tyle, więc lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie, a ja się z wami żegnam. Cześć, Filip. Cześć.